Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj prościutka i szybciutka sałatka z buraków w jogurcie. Buraki kroję w plastry i podaję na liściach sałaty. Kontrast kolorystyczny jest przecudowny, smak również, to też zachęcam, aby ją zrobić. Przepis i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam. Kiedy buraki już ostygły, obieram je ze skórki. I staram się, żeby to obranie buraków było właściwie jedynym kontaktem dłoni z warzywami. Nie chcę, żeby były zbyt czerwone. Teraz z pomocą noża i widelca pokroję je na bardzo cieniutkie plasterki. Można to również zrobić z pomocą obieraka do ziemniaków, tak po prostu zeskrobać cieniutkie plasterki. Ja nie chcę sobie pofarbować dłoni, więc robię to po prostu w ten sposób. I te cienkie plaster buraczków skrapiam teraz łyżeczką octu balsamicznego. Ładnie mieszam. I ja wycisnę jeszcze sok z plastra cytryny. I kiedy buraczki są już dobrze wymieszane z octem balsamicznym i cytryną, odstawiam je na bok na jakieś 10-15 minut. W międzyczasie przygotuję sos do polania tej sałatki. A potem już pójdzie pręciutko. Do naczynka dodaję 2 łyżki jogurtu naturalnego. Mogą być 3, jeśli chcemy więcej sosu. Dodaję odrobinę, tak naprawdę na czubku łyżeczki, czosnek granulowany. Tak naprawdę niewiele, solidna szczypta lub po prostu na czubku łyżeczki. 1/3 łyżeczki suszonego koperku i odrobina soli. Dokładnie mieszam. I odstawiam na bok do czasu, gdy przyjdzie jego kolej. Kiedy buraczki już odstały swoje, mieszam je ponownie i teraz tak, można je od razu włożyć na talerz i skropić dekoracyjnie jogurtem. Ja jednak dodam jogurt od razu i wymieszam go z buraczkami. Wkładam te buraczki na talerz wyłożony liśćmi sałaty. Wówczas ten piękny buraczkowy kolor wspaniale kontrastuje z zielonymi liśćmi sałaty. I gotowe. Tak przygotowane buraczki świetnie pasują do wszelkiego rodzaju mięs, szczególnie tych pieczonych i smażonych, do ryb, krokietów, generalnie wszystkich dań, do których pasują chrupiące sałatki lub surówki. Ja proponuję je także jako przekąskę w tak zwanym międzyczasie, bo są bardzo smaczne i świetnie zaspokajają mały głód. No i polecam, bo są proste, szybkie i naprawdę smaczne.